Witamy, kolejny piękny dzień, szósty dzień wyprawy. Całą noc padał deszcz, więc teraz rano, kiedy wyszło akurat słońce, musimy suszyć rzeczy. Ładujemy baterie, suszy się namiot, suszą się sakwy, ubrania również na słońcu. Jako że leżymy na tym torze motocrossowym, od samego rana dobiegają tutaj dźwięki jakiejś imprezy. Wcale nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że zaraz będą zawody motocrossowe. De facto tutaj już za krzakiem, także zaraz robimy zawijkę. No a do tego musimy jechać do miasta, upłukać rowery, bo są całe w błocie i wszystkie mechanizmy zabłociły się, utknął tam piasek. Trzeba to upłukać, bo nie da rady tak jechać. Więc dzisiaj dzień rekonwalescencji, napraw i odpoczynku. Szukamy też pralki, żeby zrobić pranie. A często pralki tutaj są przy supermarketach, więc czas na polowanie. Wysuszyliśmy trochę rzeczy, chociaż buty dalej mokre. Zwinęliśmy sprzęt i właśnie wychodzimy na główną drogę, żeby jechać do miasteczka na zakupy i szukać takiej pralki, żeby wyprać rzeczy. No i tutaj jest właśnie ten cały tor motocrossowy. Impreza jest gdzieś po drugiej stronie ulicy, bo cały czas gra muzyka. Mieliśmy rowery całe w błocie, także zjechaliśmy na myjnię, żeby umyć. W końcu kręcą się prawidłowo, ruszamy dalej w trasę. Przed nami jakieś 30 km prostej drogi do najbliższej miejscowości. Google Maps w Portugalii bardzo często zawodzi i prowadzi takimi drogami, które są na dobrą sprawę w naszym rozumieniu nieprzejezdne. I na przykład tutaj według Google Maps to jest normalna droga, żeby jechać rowerem, a wygląda ona tak, że jest przeorana głębokimi dziurami i na dobrą sprawę jest po prostu w środku lasu. No ale cóż, zamiast wracać się ileś kilometrów na główną drogę, to próbujemy przejść tędy. Fajny domek ktoś sobie postawił. Trasa na ten moment idzie nam całkiem dobrze. Za nami jakieś około 20 km. Świeci słońce, w końcu zrobiło się ciepło. Ulica asfaltowa w lesie. Dookoła okolica przypomina mi bardzo Australię. Też zresztą chyba słychać te cykady czy jakieś chrabąszcze grające piękną muzykę. No i co? Widoki super. Glikogen w udach jest. Jeszcze można pedałować. Do celu zostało nam do tego miasteczka, gdzie jedziemy na kawę, jakieś 14 km. No i tam będziemy szukać prania, kawę, naładować baterię. I jeszcze może kawałek dzisiaj. Bardzo urokliwa trasa. Czeka nas za chwilę podjazd tutaj pod tę górkę. A potem mam nadzieję, że z górki. Tymczasem tak, tutaj płasko. Trochę wzgórz przed nami. Tutaj lekkie pagórki. No, piękny dzień. Trafiliśmy do bardzo turystycznej miejscowości, minęliśmy właśnie cały ciąg restauracji, bardzo dużo ludzi, życie tam tętni, znakomita plaża, fale zrobiły się takie dosyć wysokie, a my zmierzamy do kawiarni na kawę tutaj na tych skałach. Zamówiłem coś, co nazywa się Sandes de Leitao, w tłumaczeniu kanapka z prosiątkiem. Prosty patent, ale dobry. Wieje tutaj dosyć mocno. No i co? Zaraz będzie zachód słońca. Jeszcze mamy kilka godzin. Musimy zrobić dzisiaj jeszcze 10 km zakupy i rozbijamy się gdzieś tam za 10-12 km. Także w drogę. Odnoszę wrażenie, że zmienił się krajobraz i nagle nie widać drzew nigdzie dookoła. Otwarta przestrzeń, małe krzewy. W tę stronę jest ocean, dosłownie za tą wydmą. No i cóż, i prawdopodobnie im bliżej południa, tym będzie bardziej tak półpustynnie. Odjechaliśmy spory kawałek od tego miasta i znów mamy bardzo długą, prostą drogę. Horyzont.
Z tej strony jest ocean, a na dobrą sprawę szukamy noclegu gdzieś w tych zaroślach. Byłem właśnie na zwiadach zobaczyć, czy można rozbić się gdzieś tutaj z namiotem. Natomiast właśnie z tego powodu, że nie ma tutaj drzew i są takie jakby wzgórza oraz jesteśmy dosyć blisko tej głównej drogi, którą przejeżdżają samochody. No i ta droga jest piaskowa, gdzie rower się zapada. Jest to średnie miejsce do tego, żeby się tutaj rozbijać. Tym bardziej, że gdzie byśmy się nie ukryli, to namiot będzie widoczny nawet za tymi krzaczkami tutaj. No ale cóż, wydaje mi się, że chyba innego noclegu tutaj nie ma. Więc w tym miejscu trzeba będzie się rozbić, póki jeszcze jako tako słońce świeci. I tyle, bo jadąc dalej prawdopodobnie będziemy trafiali na takie same miejsca. Podjęliśmy jednak decyzję, że jedziemy dalej, bo za jakieś 1,5 km jest skręt w prawo na plażę. A to daje szansę na to, że droga tam będzie utwardzona i po prostu miejscówek do rozbicia się z namiotem będzie więcej. Więc jedziemy sprawdzić, póki jeszcze słońce świeci. Plan okazał się bardzo dobry, skręciliśmy w prawo, następnie w lewo w jeszcze dodatkową boczną uliczkę. Także jechaliśmy stamtąd, tu jest dosyć blisko ocean. Jesteśmy w takim jakby lesie z pięknym widokiem dookoła. Naprawdę widać na kilka kilometrów, a miejscówka za krzakiem następująca. Namiot. Za namiotem przy drzewie przypięte dwa rowery, także jest bezpiecznie. Zachód słońca tam na horyzoncie, także jasno jeszcze będzie gdzieś przez godzinę. I w tym pięknym miejscu kończymy kolejny piękny dzień.